Moi drodzy, witam Was na drugim wykładzie z przedmiotu Analiza i eksploracja sieci społecznościowych. Wykład dotyczył będzie metod mierzenia sieci społecznościowych. Na wykładzie wprowadzającym wytłumaczyliśmy sobie, dlaczego chcielibyśmy wykorzystywać metodę analizy sieci społecznościowych. Oczywiście głównym powodem jest chęć mierzenia, analizowania czy głębszej eksploracji danych, które są wyrażone za pomocą struktur sieciowych, gdzie przede wszystkim nacisk jest położony na związki pomiędzy bytami, pomiędzy encjami. Same encje to wierzchołki w takiej sieci, a te bardziej złożone związki są zapisywane w postaci krawędzi. Czasami celem takiej analizy może być optymalizacja wybranych parametrów sieci, np. przepustowości, prędkości transmisji informacji, albo wręcz przeciwnie, wydłużanie najkrótszych ścieżek, jakaś ochrona przed dysseminacją informacji. Częstokroć będziemy starali się wizualizować sieci społecznościowe, żeby być może właśnie w sposób wizualny wydobyć pewnego rodzaju informacje i wszelkiego rodzaju zarówno jakościowe, jak i ilościowe pomiary sieci będą nas interesowały. Bardzo często w przypadku danych wyrażonych w sposób sieciowy, sposób zachowania poszczególnych aktorów jest silnie uwarunkowany ich pozycją w sieci i ta pozycja musi być w jakiś sposób opisana. Będziemy ją opisywać za pomocą różnego rodzaju indeksów czy wskaźników, ale oprócz tego te wartości, indeksy, wskaźniki mogą pozwolić nam na przypisanie na przykład pewnych ról do wierzchołków, ról pełnionych przez poszczególne wierzchołki. Możemy dzięki temu analizować taką strukturę, znajdować jakieś mikrospołeczności, identyfikować najistotniejsze albo najbardziej wrażliwe, albo najbardziej ryzykowne, albo najbardziej narażone na atak wierzchołki. Zanim jednak do tego dojdziemy, musimy sobie podzielić nasz wykład na cztery warstwy. Po pierwsze, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób w ogóle modelować i reprezentować dane sieciowe. Po drugie, musimy sobie powiedzieć, w jaki sposób będziemy wyrażali związki jako najważniejszy element sieci społecznościowych, w jaki sposób będziemy odróżniali od siebie związki silne i związki słabe, o których już wspomnieliśmy na wykładzie wprowadzającym. Trzecią kategorią są sami aktorzy, czyli wierzchołki. W jaki sposób możemy je opisać, co to znaczy, że wierzchołek jest ważny, jakie kryteria możemy przyjąć dla oceny ważności poszczególnych wierzchołków. I wreszcie zakończymy nasz wykład dyskusją na temat miar służących do oceny spójności i jakości sieci jako całości, pewnych globalnych miar opisujących całą sieć. No więc zacznijmy od sposobu reprezentacji sieci, a w tym celu musimy troszeczkę uspójnić terminologię. Oczywiście dla nas sieć albo graf to będą synonimy. Różnica tak naprawdę zasadza się w skali. Tradycyjnie teoria grafów zajmuje się dobrze zdefiniowanymi, regularnymi strukturami. Znacie to już pewnie z wcześniejszych etapów studiów, wszelkiego rodzaju twierdzenia i algorytmy służące do na przykład znajdowania najkrótszych ścieżek w grafie, do znajdowania maksymalnego przepływu w grafie itd., itd. Często w ramach teorii grafów rozważa się grafy regularne, grafy o jakichś określonych własnościach, natomiast w przypadku sieci znacznie częściej spotykamy się z danymi, które są znacznie bardziej nieuporządkowane, chaotyczne, pozbawione takiej ścisłej regularności czy struktury, ale generalnie rzecz biorąc termin graf i sieć będą dla nas synonimami. Jeżeli chodzi o pozostałe nazwy, to one silnie są uzależnione od tego, w jakiej dyscyplinie się poruszamy. Na przykład w matematyce najczęściej mówimy o wierzchołkach, po angielsku vertex, albo w liczbie mnogiej vertices. Natomiast jeżeli chodzi o związki, to one są reprezentowane za pomocą albo krawędzi, jeżeli graf jest nieskierowany, albo łuków, kiedy graf jest skierowany. Jeżeli chodzi o informatykę, przyjęło się znacznie częściej, a przynajmniej w piśmiennictwie angielskim, sformułowanie notes i links. To słowo links nie ma dobrego tłumaczenia na język polski, no pewnie będziemy mówili sobie właśnie albo o krawędzi, albo o linku, natomiast note to po prostu węzeł. W fizyce, w której również grafy są często wykorzystywane, znacznie częściej używa się terminów sites i bonds, no w związku z tym, że te grafy często są wykorzystywane do reprezentowania na przykład
wzajemnych oddziaływań pomiędzy cząsteczkami czy jakimiś atomami w jakiejś większej cząsteczce, albo wręcz składowymi wewnątrz poszczególnych atomów. Wreszcie, jeżeli chodzi o nauki społeczne, to tam przyjęło się określać węzły mianem aktorów, przy czym proszę pamiętać, że ten termin aktor wcale nie implikuje, że to musi być konkretnie osoba, jakiś homo sapiens za tym ukryty. Ten termin aktor oznacza po prostu ten byt, który jest modelowany, to może być faktycznie osoba, ale to może być na przykład gatunek, to może być organizacja, to może być grupa ludzi, natomiast związki są nazywane ties, relationships. No, znowu, to tylko zależy od tego, w jakiej domenie się poruszamy. Jeżeli chodzi o samą reprezentację, to sposobów reprezentacji danych sieciowych, danych grafowych jest bardzo wiele. Prawdopodobnie pierwszą reprezentacją, która przychodzi Wam do głowy, jest macierz sąsiedztwa. Macierz sąsiedztwa to macierz kwadratowa, która ma tyle wierszy i krawędzi, ile jest wierzchołków w modelowanym grafie. Jeżeli pomiędzy dwoma wierzchołkami rozpięta jest krawędź, to odpowiednia pozycja w macierzy ma wartość 1, w przeciwnym wypadku 0. Główna przekątna jest pusta, chyba że w grafie dopuszczamy pętlę własne i w takim wypadku oczywiście, jeżeli istnieje pętla z wierzchołka A do wierzchołka A, no to ona będzie odpowiednio oznaczona. Jeżeli graf jest nieskierowany, to macierz sąsiedztwa jest symetryczna względem głównej przekątnej i można sobie ją skompresować poprzez przechowywanie tylko i wyłącznie górnej albo dolnej połowy. Jeżeli natomiast graf jest skierowany, no to wówczas należy przyjąć jakąś konwencję, zakładając, że najczęściej jest to w ten sposób, że wiersze reprezentują wierzchołki wyjściowe, źródłowe dla krawędzi, a kolumny oznaczają wierzchołki docelowe dla krawędzi, czyli ten zapis oznacza, że istnieje krawędź, która prowadzi z wierzchołka A do wierzchołka B, natomiast nie istnieje krawędź, która prowadziłaby z wierzchołka B do wierzchołka A. Oczywiście to jest bardzo prosta i naturalna reprezentacja, ona jest dosyć wygodna, dlatego że bardzo łatwo jest policzyć stopnie wierzchołków. Stopień to oczywiście liczba krawędzi incydentnych z danym wierzchołkiem, możemy policzyć sobie stopnie wyjściowe poprzez sumowanie po wierszach, możemy policzyć sobie stopnie wejściowe poprzez sumowanie po krawędziach, możemy bardzo łatwo określić, czy istnieje ścieżka o długości 2 pomiędzy dowolną parą wierzchołków, po prostu mnożąc przez siebie tę macierz. Jeżeli przemnożymy ją trzykrotnie, to znajdziemy wszystkie ścieżki o długości 3 i tak dalej, i tak dalej. Wadą macierzy sąsiedztwa jest oczywiście fakt, że w znakomitej większości przypadków sieci społecznościowe są bardzo rzadkie, to znaczy liczba istniejących krawędzi w stosunku do liczby krawędzi, które mogłyby istnieć w takiej sieci, jest bardzo, bardzo nieduża. Zatem znakomita większość tej macierzy jest wypełniona zerami, co z kolei oznacza, że do efektywnego przetwarzania takiej macierzy musimy stosować jakieś triki, na przykład właśnie wykorzystywać macierze rzadkie zamiast macierzy gęstych, no w przeciwnym wypadku marnujemy bardzo dużo pamięci. Strukturą alternatywną dla macierzy sąsiedztwa jest lista sąsiedztwa i lista sąsiedztwa jest zorganizowana w ten sposób, że jest to lista łączona. Ona posiada tyle wpisów, ile jest wierzchołków, czyli dla każdego wierzchołka jest jeden wpis i w tym wpisie znajduje się odnośnik do listy wszystkich wierzchołków, które są osiągalne z danego wierzchołka. Zatem w tym wypadku widzimy, że z wierzchołka A jesteśmy w stanie przejść do wierzchołka B oraz wierzchołka C, wierzchołka B możemy przejść do wierzchołka C i D i tak dalej. Zaletą listy sąsiedztwa jest rzecz jasna fakt, że nie marnujemy ani bajta pamięci, dlatego że przechowujemy tylko i wyłącznie informacje o istniejących krawędziach. Łatwo jest policzyć stopnie wyjściowe wierzchołków, wystarczy po prostu policzyć sobie długość tych list tutaj dla każdego wierzchołka. Dostęp do krawędzi, jeżeli znamy wierzchołek początkowy, krawędzi jest szybki, dlatego że to jest lista, która jest, ona może być uporządkowana, więc jeżeli tutaj na tym założymy jeszcze jakiś indeks, typu na przykład B-drzewo, no to dostęp do wyszukania określonego wierzchołka może być bardzo, bardzo szybkie, rzędu logarytmu z liczby wierzchołków, które są dostępne. Natomiast już na przykład stwierdzenie, czy istnieje ścieżka pomiędzy dowolnymi dwoma wierzchołkami w przypadku listy sąsiedztwa jest operacją bardzo kosztowną, dlatego że wymaga wielokrotnego przeskakiwania po tej strukturze i poszukiwania ścieżek. Podobnie znalezienie na przykład stopnia wejściowego wierzchołka. Tak? Z ilu różnych wierzchołków da się wejść do wierzchołka C? No, to nie jest trywialna operacja, wymaga pełnego skanu takiej listy.
Alternatywą jest po prostu lista krawędzi. Tak? To jest taka organizacja pionowa bazy danych. Tutaj zapisujemy po prostu wszystkie pojedyncze krawędzie. Znów zapisujemy tylko i wyłącznie krawędzi istniejące. Trochę drożej wychodzą nam teraz operacje wyszukiwania. No a z drugiej strony, jeżeli robimy sobie group by po pierwszej kolumnie, to dostajemy wszystkie stopnie wyjściowe. Jeżeli robimy group by po drugiej kolumnie, dostajemy stopnie wejściowe, więc jest to jakiegoś rodzaju kompromis. Możecie czasami spotkać macierz incydencji. Macierz incydencji to jest macierz prostokątna, która zawiera tyle wierszy, ile jest wierzchołków i tyle kolumn, ile jest krawędzi w danej sieci. I każda kolumna reprezentująca pojedynczą krawędź zawiera tylko i wyłącznie dwie pozycje, które są niezerowe. W zależności od przyjętej konwencji, tak, często się używa takiej konwencji, że wierzchołek źródłowy danej krawędzi przyjmuje wartość 1, a wierzchołek docelowy przyjmuje wartość minus 1, zatem tutaj macie reprezentację tego dokładnie grafu, krawędź między A i B, która została tutaj jest zidentyfikowana jako krawędź E1, wierzchołkiem wyjściowym jest A, a wierzchołkiem docelowym jest B, to jest kolejna krawędź od wierzchołka A do wierzchołka C. Znów, oczywiście bardzo duże marnowanie pamięci, dlatego że dla każdej kolumny tylko dwie pozycje są niezerowe. Oczywiście zakładając, że nie mamy krawędzi takiego, że to nie są multigrafy. Również można próbować sobie to obejść przy użyciu jakichś takich technik typu macierze rzadkie. To nie jest jakaś bardzo popularna struktura danych, no ale ponieważ czasami występuje, stąd ją tutaj umieszczam. I wreszcie ostatnia struktura, zwana Laplacianem. Laplacianem albo macierzą Laplace'a, to jest struktura, która w informatyce jest stosunkowo rzadko stosowana, natomiast ona jest bardzo popularna na przykład w chemii molekularnej, dlatego że w chemii wykorzystuje się teorię grafów do reprezentowania cząstek. Poszczególne ustawienia atomów w cząstkach i powiązania pomiędzy poszczególnymi atomami oczywiście w dużej mierze determinują właściwości fizykalne takiej cząsteczki i w chemii stosuje się analizę spektralną, to znaczy reprezentuje się cząsteczkę w postaci macierzy, a następnie wyznacza się różnego rodzaju spektra tej macierzy, to znaczy dokonuje się rozkładu takich macierzy na wektory własne i te wartości własne z wektorów stanowią pewnego rodzaju sygnaturę macierzy. I właśnie Laplacian z różnych powodów jest bardzo popularną macierzą, dlatego że przetransformowanie go właśnie do postaci wektorów własnych, no, poszczególne wektory własne, czy poszczególne wartości własne tego Laplacianu niosą pewną informację o tym, jak dana cząsteczka się zachowuje. Sam Laplacian jest stworzony bardzo prosto, to jest po prostu odwrócenie czy zanegowanie macierzy sąsiedztwa plus dodanie na głównej przekątnej stopni wierzchołków. Innymi słowy, jeżeli na chwilę zapomnimy o głównej przekątnej, to zauważcie, że to, co zostaje, to jest po prostu negacja macierzy sąsiedztwa. Zatem tam, gdzie w macierzy sąsiedztwa mamy... przepraszam, nie do końca, bo tutaj mamy minus 1 z A do B. Aha, okej, przepraszam, to jest... To jest troszeczkę mój błąd. Ja napisałem ten Laplacian tak, jak gdyby to był graf nieskierowany, a nie skierowany, tak? Dlatego tutaj mamy pełną symetrię pomiędzy poszczególnymi wartościami. Więc zakładając, że ten graf tutaj jest grafem nieskierowanym, no to mielibyśmy macierz sąsiedztwa, tylko że zanegowaną, a na głównej przekątnej mamy stopnie wierzchołków. Tak? Wierzchołek A ma stopień 2, wierzchołek B ma stopień 3 i tak dalej, i tak dalej. I coś takiego nazywamy właśnie Laplacianem. W jaki sposób reprezentujemy grafy skierowane czy nieskierowane? Oczywiście to, czy graf jest skierowany czy nieskierowany, zależy od właściwości tego związku, który próbujemy zamodelować. Jeżeli związek jest zwrotny, to wtedy graf jest najczęściej nieskierowany. Jeżeli związek nie jest zwrotny, to graf jest skierowany. No więc jeżeli na przykład próbujemy zamodelować sieć połączeń telefonicznych i kto zadzwonił do kogo, no to oczywiście tutaj mamy w naturalny sposób graf skierowany. Natomiast jeżeli jest jakiś związek, o którym możemy zakładać, że jest zwrotny, na przykład znajomość, tak? Jeżeli A zna B, to B zna A, co też nie jest zawsze w 100% prawdą, no ale w pewnym przybliżeniu, to wtedy graf mamy nieskierowany. Skierowany. Jeżeli graf jest skierowany, to znów w przypadku macierzy sąsiedztwa sprawa jest prosta, tak? No bo zapisujemy tylko i wyłącznie kierunek. Jeżeli chodzi o listę krawędzi, też jest łatwo, no bo wtedy mamy
prostą interpretację, to jest wierzchołek początkowy, to jest wierzchołek końcowy. Natomiast gdybyśmy chcieli zamodelować graf nieskierowany, to w przypadku macierzy sąsiedztwa albo będziemy fizycznie przechowywać lustrzane odbicie, albo gdzieś w algorytmie po prostu będziemy pamiętali, że za każdym razem, kiedy mamy wypełnioną komórkę A i J, to z automatu jak gdyby wypełnia się komórka A, J, I. Jeżeli chodzi o listę krawędzi, to znowu możemy zrobić sobie operację union, tak? Możemy sobie dodać te dwa zbiory, czyli ten zbiór krawędzi, a potem dokonać odwrócenia tej listy krawędzi i skleić te dwie listy i w ten sposób dostaniemy listę wszystkich krawędzi. To oczywiście pytanie, czy chcemy przenieść informację o tym, że graf jest skierowany bądź nieskierowany na poziom algorytmu, czy na poziom sposobu reprezentacji. Moim skromnym zdaniem zawsze lepiej jest to zrobić na poziomie reprezentacji, nawet jeżeli ta reprezentacja wtedy staje się większa, dlatego że algorytm jest wtedy wielokrotnie bardziej czytelny, łatwiejszy do implementacji i późniejszego utrzymywania, niż jeżeli zapisujemy tego typu rzeczy gdzieś w środku w algorytmie za pomocą jakichś tajemniczych pętli typu if. A pojęcie sieci ego, po polsku mówimy o sieciach egocentrycznych najczęściej, i sieć egocentryczna to jest zawsze dotyczy wybranego wierzchołka i dla zadanego wierzchołka są to wszystkie wierzchołki, które są sąsiadujące z danym wierzchołkiem oraz wszystkie krawędzie rozpięte między tymi sąsiadami. To jest bardzo ważne. Czyli na przykład dla wierzchołka trzeciego sieć egocentryczna to jest ta sieć. Zauważcie, że częścią tej sieci, tego grafu są nie tylko bezpośredni sąsiedzi, wierzchołka numer 3, no i krawędzie oczywiście, które definiują to sąsiedztwo, ale także krawędzie rozpięte między sąsiadami. Czasami w niektórych analizach stosuje się też tak zwane ego bez ego. I to jest po prostu sieć egocentryczna, z której eliminujemy ten wierzchołek ego i wszystkie krawędzie z nim incydentne, pozostawiając resztę. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że obserwacja czy to sieci egocentrycznej, czy to ego bez ego potrafi powiedzieć, na ile ważny jest dany wierzchołek w swoim najbliższym otoczeniu. Zauważcie, że jeżeli sieć egocentryczna danego wierzchołka przypomina topologię gwiazdy, to znaczy sąsiedzi nie są bezpośrednio ze sobą połączeni, mamy tylko i wyłącznie ten wierzchołek ego jest tą pineską, która spaja całą tą sieć egocentryczną, to oczywiście taki wierzchołek jest bardzo ważny, dlatego że jego usunięcie spowoduje, że dostajemy graf, który jest w zasadzie grafem pustym. Tak? Mamy tylko i wyłącznie wierzchołki, natomiast praktycznie nie mamy żadnych krawędzi. Z drugiej strony, jeżeli mamy sieć egocentryczną, która jest prawie że kliką, albo jest wprost kliką, to wówczas usunięcie wierzchołka ego w zasadzie niczego nie zmienia, dlatego że nie zmieniają się ani długości najkrótszych ścieżek, ani możliwości komunikacji. No, żadne własności topologiczne takiej sieci egocentrycznej się nie zmieniają, co z kolei oznacza, że ten pojedynczy wierzchołek, który usunęliśmy, nie jest specjalnie ważny. Tak? Każdy wierzchołek wewnątrz kliki jest niczym się nie różni od wszystkich pozostałych wierzchołków. Stąd też to rozróżnienie i w wielu różnych analizach wykorzystuje się właśnie podział sieci na sieci egocentryczne, wylicza się jakąś wartość dla poszczególnych sieci egocentrycznych, na przykład gęstość albo cokolwiek takiego i można potem sobie zrobić rozkład dla całego grafu, dla całej sieci i na tej podstawie próbować wnioskować o własnościach funkcjonalnych sieci. Tutaj jeszcze taki kawiat. Jeżeli byśmy próbowali powiedzieć, że to jest cała sieć, to ten termin cała sieć jest też dosyć mylący, dlatego że bardzo rzadko dysponujemy dostępem do całej sieci. Problem demarkacji granicy sieci jest problemem złożonym. Istnieją liczne metody próbkowania, często wykorzystuje się metody snowball, gdzie zaczynamy od pewnego podzbioru wierzchołków, a potem tak jak lawina śnieżna, tak próbujemy rozszerzać to, wędrując po wszystkich kolejnych krawędziach i dołączając nowe krawędzie i nowe wierzchołki, ale często jest to jak gdyby niemożliwe, więc trzeba założyć, że ilekroć dostajemy z zewnątrz jakąś sieć, no to jest to pewien wycinek rzeczywistości, gdzieś na granicach tej sieci nastąpiło odcięcie. Prawdopodobnie nigdy nie mamy dostępu do całej sieci. Związki. Co możemy powiedzieć o związkach? Otóż najprostszym sposobem reprezentacji są oczywiście krawędzie. Wagi krawędzi można reprezentować, dodawać w bardzo prosty sposób. Jeżeli mamy listę krawędzi, to po prostu wystarczy dodawać kolejne kolumny do tej listy. Jeżeli mamy macierz sąsiedztwa, to możemy po prostu zamiast wartości binarnych wpisywać wartości, które będą reprezentowały wagę krawędzi. Ta waga krawędzi może posłużyć do zamodelowania dowolnej własności sieci,
sieci, jeżeli to jest sieć, która reprezentuje jakieś interakcje, no to wagą krawędzi może być na przykład suma tych interakcji, może być częstotliwość interakcji, to może być jakaś wartość wyciągnięta wprost z jakichś badań ankietowych, tak? Jeżeli to są dane socjologiczne, na przykład przeprowadzamy badania, to możemy zapytać się na przykład o subiektywną ocenę stopnia przyjazności czy stopnia podobieństwa pomiędzy dwoma osobami. To może być koszt rozumiany zarówno czysto monetarnie, ale to może być też odległość, to może być czas potrzebny, żeby się skomunikować, czy też jakikolwiek dowolny, bardziej złożony związek. Jeżeli chodzi o macierz sąsiedztwa, to tutaj jest jedna uwaga. Co by było, gdybyśmy mieli dwie różne wartości, które chcielibyśmy reprezentować w postaci takiej macierzy? Powiedzmy, że ta macierz reprezentuje osoby i chcielibyśmy jednocześnie zapisać informacje o tym, ile maili dwie osoby ze sobą wymieniły, ale też chcielibyśmy zapisać, jak często się ze sobą komunikują. To z kolei oznaczałoby, że dla krawędzi chcielibyśmy zapisać dwie wartości. Przyjęło się, jest pewna konwencja, która mówi o tym, że jeżeli dana sieć jest reprezentowana za pomocą kilku macierzy sąsiedztwa, to te poszczególne macierze reprezentują warstwy sieci. Po angielsku nazywamy je multi-layer networks i te warstwy najczęściej reprezentują różne klasy związków. Pomyślcie sobie o zamodelowaniu możliwych sposobów transportu w mieście, gdzie wierzchołki będą reprezentowały jakieś interesujące punkty w mieście i teraz będziemy sobie tworzyli kolejne warstwy i pierwsza warstwa będzie opisywała na przykład czas przejazdu rowerem pomiędzy dwoma punktami. Następna warstwa będzie reprezentowała czas potrzebny na przejechanie samochodem. Kolejna będzie mówiła na przykład o czasie potrzebnym na przejazd komunikacją miejską i tak dalej, i tak dalej. Więc najczęściej liczne macierze sąsiedztwa, które są rozpięte na tym samym zbiorze wierzchołków, reprezentują warstwy, a te warstwy reprezentują najczęściej różne rodzaje związków. Więc wydaje się, że mimo że to może wydawać się drobnym rozróżnieniem, lepiej byłoby wykorzystać, jeżeli chcielibyśmy dla jednego rodzaju związku zapamiętać dwie różne miary, na przykład częstotliwość i liczbę wymienionych wiadomości, to lepiej byłoby skorzystać ze struktury, która pozwalałaby Wam w ramach jednej macierzy zapisać tutaj wartość bardziej złożoną, na przykład jakiś słownik, albo jakąś listę, albo jakąś tuplę, coś takiego. Będzie to na pewno bardziej zgodne z przyjętą konwencją niż wykorzystanie wielu różnych macierzy sąsiedztwa do reprezentowania różnych wartości, ale dla tego samego związku. W tej chwili to może wydawać się nieistotnym rozróżnieniem i takim dzieleniem włosa na czworo, ale taka po prostu jest konwencja. Wagi krawędzi bardzo często są utożsamiane z siłą związku, co tak naprawdę nie zawsze znowu musi być prawdziwe, dlatego że częstotliwość komunikacji nie zawsze jest dobrym proksy dla siły związku. Weźmy sobie najprostszy możliwy przykład. Praktycznie codziennie wchodzę w jakąś interakcję społeczną z osobą, która obsługuje mnie w sklepie spożywczym, gdzie chodzę i robię zakupy, a nie dzwonię codziennie na przykład do mojego najbliższego przyjaciela, który mieszka w zupełnie innym mieście. Fakt, że komunikujemy się rzadziej, w żaden sposób nie wpływa na jakby przeze mnie postrzeganą ważność czy istotność takiego związku społecznego. Wagi krawędzi mogą reprezentować na przykład odwzajemnienie. To odwzajemnienie jest szczególnie ważne w przypadku takich analiz społecznych, gdzie często patrzy się właśnie na taki współczynnik reciprocity, czyli jaka część relacji jest odwzajemniona i na tej podstawie bada się pewnego rodzaju siłę czy zdrowie danej relacji. To może być też oczywiście rodzaj interakcji czy przepływu pomiędzy wartościami, pomiędzy wierzchołkami. Często krawędzie mogą reprezentować nie tyle sam związek, tylko związek może nie być w żaden sposób opisywany, on po prostu jest, tak? I nie mamy dla niego żadnej ilościowej miary, którą możemy tam przyłożyć. Natomiast możemy na przykład zmierzyć podobieństwo połączonych ze sobą wierzchołków. Mamy dwa wierzchołki, pomiędzy nimi jest rozpięta krawędź, na przykład reprezentująca fakt, że osoba A zna osobę B. Trudno jest ocenić ilościowo w sposób taki wiarygodny i spójny, jak dobrze się znamy, tak? No bo to zawsze będzie bardzo subiektywna ocena, ale zamiast tego moglibyśmy na przykład już sam fakt, że wiemy, że dwie osoby się znają,
moglibyśmy zmierzyć na przykład liczbę wspólnych atrybutów i to taką wartość przypisać jako wagę dla krawędzi. To może być również analiza na przykład struktury sąsiedztwa. Możemy jako wagę krawędzi między dwoma wierzchołkami możemy podać na przykład liczbę wspólnych znajomych, czyli liczbę wspólnych wierzchołków w najbliższym sąsiedztwie, albo jakąś ważoną po sąsiadach odległych o 1, 2, 3, 4 kroki i tak dalej. Więc mamy tutaj naprawdę bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o modelowanie różnego rodzaju zależności występujących pomiędzy wierzchołkami. Na pierwszym wykładzie wspomnieliśmy o tym, że w analizie sieci społecznościowych rozważa się podział na związki słabe i związki silne. Jako związki silne wskazywaliśmy te, które wiążą ze sobą aktorów bardzo często wchodzących razem w interakcje, a jako związki słabe zidentyfikowaliśmy te związki, które łączą ze sobą poszczególne grupy, które są tymi mostami pomiędzy grupami. Wróćmy do tego na sekundę, dlatego że warto jest jeszcze tutaj zdefiniować dwa pojęcia, pojęcie homofilii i heterofilii. Homofilia to jest zjawisko społeczne czy psychologiczne polegające na tym, że mamy preferencje do rzeczy, które są nam dobrze znane i które są podobne do tego, co już nam się podoba. Zatem to jest taki klasyczny inżynier Mamoń z rejsu, no, lubi takie piosenki, które już słyszał i które mu się wcześniej podobały. I jeżeli w jakiejś sieci występuje zjawisko homofilii, to wówczas widzimy zdecydowaną preferencję do łączenia się pomiędzy wierzchołkami, jeżeli są one do pewnego stopnia do siebie podobne. Więc jeżeli mają podobny status, podobną pozycję w tej sieci społecznościowej, podobne poglądy, przekonanie itd., itd. To można oczywiście odnosić zarówno do zjawisk psychologicznych, jak i do zjawisk społecznych, gospodarczych, politycznych, jakichkolwiek. Zauważcie, że homofilia jest bardzo, bardzo silna. Bardzo silnym mechanizmem działającym na ludzi. Obserwujecie go codziennie w świecie. Dla przykładu popatrzcie, czy zastanówcie się przez chwilę, jak wygląda łączenie się osób w pary. Jeżeli mówimy o ludziach, którzy tworzą jakieś pary, jakieś związki, zauważcie, jak rzadko pojawiają się związki pomiędzy osobami, które na przykład mają dużą różnicę w poziomie wykształcenia. Zasadniczo, jeżeli chodzi o wykształcenie, jest bardzo silna homofilia. Osoby z wyższym wykształceniem najczęściej łączą się z innymi osobami z wyższym wykształceniem, co nie oznacza oczywiście, że nie mogą istnieć udane związki pomiędzy osobami, które mają zupełnie różne poziomy wykształcenia, ale jest to zdecydowana rzadkość. Tak? Mamy bardzo silną tendencję do takiej homofilii. Innym przykładem tej homofilii jest takie być może nawet nieuświadomione łączenie się osób na podstawie wzrostu. Zobaczcie, że mimo że akurat u nas jako zwierząt w gatunku Homo sapiens występuje pewien dymorfizm płciowy, nie bardzo duży, ale występuje, mimo to stosunkowo rzadko obserwujemy pary, w których istnieje bardzo duża dysproporcja wzrostu. Znów, oczywiście, to nie jest żadna reguła, ani żadna sugestia, że tak właśnie miałoby być. To jest po prostu obserwowane zjawisko. Ludzie łączą się chętniej w pary, jeżeli mają ze sobą wiele wspólnego. To może dotyczyć, to może się wręcz przejawiać w jakimś takim systemie quasi-kastowym, a to mogą być takie kasty trochę nieuświadomione na zasadzie właśnie klas społecznych, tak, związanych właśnie ze statusem, z miejscem urodzenia, z poziomem wykształcenia, poziomem zamożności też. Stosunkowo rzadko widzimy związki pomiędzy osobami, dla których poziom zamożności na przykład jest jakiś dramatycznie różny. Homofilia generalnie prowadzi do tworzenia się silnych związków i te silne związki mają własność przechodniości. Przechodniość nie powinniście zakładać przechodniości jako domyślnej własności związków w sieciach społecznościowych. Trzeba bardzo starannie przeanalizować semantykę danego związku, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście występuje zjawisko przechodniości, czy z faktu, że A jest w związku z B i B jest w związku z C, jesteśmy w stanie poprawnie wywnioskować, że istnieje związek pomiędzy A i C. Jeżeli związek, który analizujemy, jest związkiem silnym i jest indukowany przez zjawisko homofilii, wtedy mamy znacznie większe prawdopodobieństwo, że ta przechodniość będzie faktycznie spełniona. Związki silne prowadzą najczęściej do powstawania klik, czyli małych grupek, gdzie każdy z każdym jest połączony.
Przeciwieństwem homofilii jest heterofilia, czyli chęć dołączenia się z nieznanym, z innym, z różnym. I heterofilia bardzo często prowadzi do powstawania właśnie słabych związków w sieciach społecznościowych i te słabe związki działają nie jako, jako przechodnie więzy łączące ze sobą silnie kliki, ale działają jako mosty. Takie związki absolutnie nie są przechodnie i one służą do łączenia się pomiędzy poszczególnymi grupami. Stanowią właśnie takie skróty pomiędzy grupami społecznymi, dzięki którym informacja może przepływać w ramach sieci społecznościowej. Zazwyczaj silne związki mają niską wartość informatywną. Niewiele nowej informacji przechodzi za pomocą silnych związków. One raczej tworzą taki szkielet struktury społecznej. Natomiast słabe związki możemy bardziej przyrównać nie tyle do kości, co do żył, które prowadzą krew, jakąś informację z jednego miejsca do drugiego. Więc przy analizie sieci warto jest pamiętać o tym, że związek związkowi nierówny, niektóre z nich są indukowane właśnie przez homofilię, niektóre przez heterofilię i konsekwencje dla interpretacji takich związków i tego, co możemy z nimi zrobić, są też dosyć istotne. Ważne jest to w przypadku projektowania procesów, które mają wykorzystać mechanizmy sieciowe. Jeżeli chcemy na przykład włączyć jakiś mechanizm sieciowy, jeden z mechanizmów, o których będziemy mówili na następnych wykładach, do na przykład aplikacji, chcielibyśmy, żeby użytkownicy wykonywali jakąś czynność i chcemy indukować tą czynność poprzez jakiś mechanizm społecznościowy, to ważne jest, żebyśmy potrafili odróżnić te dwa rodzaje związków i odpowiednio zaprojektować taką usługę. Aktorzy. W jaki sposób oceniamy aktorów? Otóż ogólnie rzecz biorąc, będziemy definiowali tak zwane indeksy centralności. Indeks centralności to jest pewien ranking wierzchołków w sieci, to jest pewna funkcja, której argumentem jest wierzchołek, a wartością tej funkcji jest właśnie jakiś taki funkcjonał informacyjny, który zwraca wartość wynikającą z analizy danego fragmentu sieci. Zacznijmy może od najprostszego indeksu centralności. To jest tak zwana centralność według stopni wierzchołków. Stopień wierzchołka to jest oczywiście liczba krawędzi incydentnych z danym wierzchołkiem. Możemy rozróżnić stopień wejściowy i stopień wyjściowy, jeżeli zarówno dla grafów skierowanych, jak i nieskierowanych. Tak? Tutaj nie ma to. Ta miara jest definiowana i dla jednego, i dla drugiego rodzaju sieci. Mając zadany graf i każdy graf, czy tam sieć, którą będziemy reprezentowali jako parę zbiorów, zbiór V to zbiór wierzchołków, zbiór E to zbiór krawędzi. Centralność według stopni, czyli degree centrality danego wierzchołka, to jest liczba takich wierzchołków VJ, że para V i VJ należy do, i tutaj jest mój błąd na slajdzie, przepraszam bardzo, powinienem to poprawić, do zbioru krawędzi. Oczywiście to powinno być E, a nie V. Tak więc po prostu liczymy liczbę krawędzi, które są incydentne z danym wierzchołkiem. To jest absolutnie najprostsza miara centralności, prostsza do interpretacji, ale bardzo użyteczna zazwyczaj, jeżeli mamy wierzchołki, które mają duży stopień, no to są one istotne, ważne z punktu widzenia sieci, zarówno globalnie, jak i też lokalnie w swoim najbliższym sąsiedztwie. Może najprościej będzie, jeżeli spojrzymy sobie na konkretny przykład wykorzystania tak prostej miary jak stopień wierzchołka do analizy pewnej sieci. Tutaj mamy sieć, to jest, dane są sprzed wielu, wielu lat, natomiast ona jest publicznie dostępna i można ją pobrać sobie z wielu różnych repozytoriów sieciowych, sieć przedstawiająca handel ropą naftową. Mamy kraje, które są importerami ropy, mamy kraje, które są eksporterami, producentami ropy i pierwszy przykład pokazuje rozkład stopni wejściowych w takiej sieci. Krawędź istnieje, jeżeli kraj A sprzedaje ropę naftową do kraju B. Co możemy sobie z takiej prostej wizualizacji wywnioskować? Otóż widać wyraźnie, że jednym z najważniejszych producentów ropy, jak łatwo jest się domyślić, jest Arabia Saudyjska. Co ciekawe, Arabia Saudyjska sprzedaje mniej więcej tyle samo ropy do dwóch dużych rynków, do rynku azjatyckiego i amerykańskiego. Widać również, że ogromnym importerem ropy są Stany Zjednoczone, tak, no bo one mają bardzo duży in degree, tak, dlatego że mają bardzo
zdywersyfikowane źródła dostawy ropy naftowej. Z jednej strony w zasadzie zmonopolizowali dostawy ropy naftowej z Ameryki Południowej, więc Kolumbia, Wenezuela, Meksyk. Kanada też produkuje trochę ropy naftowej i praktycznie cała ta ropa jest skupowana przez USA. No, po zdobyciu Iraku w zasadzie cała ropa iracka jest wysyłana tylko i wyłącznie do Stanów Zjednoczonych. I co ciekawe, również Nigeria w dużej mierze produkuje, która jest bardzo dużym producentem ropy naftowej, produkuje wszystko na potrzeby amerykańskie. Jeżeli chodzi o rynek azjatycki, to w zasadzie głównym dostawcą tutaj są Zjednoczone Emiraty Arabskie, które są dużym producentem i wszystko wysyłają. Największym odbiorcą jest Japonia, ale też widać, że dosyć dużym odbiorcą jest Korea Południowa. Jeżeli chodzi o tą część europejską, to tutaj największe stopnie wejściowe mają duże gospodarki, takie jak na przykład Niemcy, ale też na przykład Francja. Pojawiają się tutaj również Monako i Holandia. No, wiadomo, że ani jeden, ani drugi z krajów nie jest per se producentem ropy naftowej, natomiast to są miejsca, gdzie są bardzo duże giełdy ropy naftowej i bardzo dużo tej ropy jest po prostu na papierze kupowane najpierw przez Holandię czy Monako, a potem sprzedawane jako produkt holenderski albo monakijski do kolejnych krajów, stąd też obecność tych dwóch krajów. Teraz ta sama sieć, jeżeli spojrzymy na stopnie wyjściowe wierzchołków, pokazuje zupełnie inną historię. Tak? Stopnie wyjściowe pokazują nam dużych producentów. No i tymi głównymi producentami tutaj jest oczywiście Arabia Saudyjska, która dostarcza ropę naftową do wielu różnych krajów, ale również zauważcie Państwo na przykład Norwegię czy Rosję, które są też dużymi producentami. Tutaj jest właśnie to Monako, które jest pewnie jakimś takim pośrednikiem i tak dalej. Więc niby prosta miara, tak, a już da się z tego wysnuć pewną opowieść dla nawet stosunkowo prostej sieci. Bardzo często będziemy przeprowadzali normalizację stopni. Normalizację indeksów centralności, nie tylko stopni, ale też kolejnych miar, takich jak bliskość czy pośrednictwo. Pamiętacie Państwo z eksploracji danych, że termin normalizacja oznaczał rzutowanie atrybutu numerycznego na określony przedział, najczęściej przedział 0,1, ale można było też zrobić normalizację przez odchylenia standardowe, czyli tak zwaną standaryzację, i wtedy dostawaliśmy zmienną, której wartość oczekiwana wynosiła 0, a odchylenie standardowe wynosiło 1. Po prostu każdą wartość dzieliliśmy przez odchylenie standardowe i wyrażaliśmy teraz nową wartość w odchyleniach standardowych od średniej. W kontekście analizy sieci społecznościowych termin normalizacja jest rozumiany troszeczkę inaczej, żebyście się nie zdziwili, dlatego że nawet jak dokonamy normalizacji, to suma wartości nie da nam wcale 1. Najczęściej pod pojęciem normalizacji rozumie się podzielenie każdej wartości, na przykład stopnia wierzchołka, przez maksymalny stopień, który może wystąpić w takiej sieci. Jeżeli założymy, że nie mówimy o hipergrafach, to znaczy jeżeli pozwolimy, żeby pomiędzy dowolną parą wierzchołków była rozpięta co najwyżej jedna krawędź, no to wówczas oczywiście maksymalny stopień wierzchołka w sieci wynosi n-1, no i każdą wartość dzielimy przez n-1 i dostajemy rozkład znormalizowany. Taki podział oczywiście pozwala nam na porównywanie ze sobą wierzchołków pomiędzy różnymi sieciami. Tak? Jeżeli mamy te same wierzchołki, ale na przykład troszeczkę różne sieci, albo w ogóle mamy dwie różne sieci i chcielibyśmy w jakiś sposób je ze sobą porównać i porównać role, jakie pełnią poszczególne wierzchołki, no to gdybyśmy pracowali na oryginalnych, surowych stopniach, no to one byłyby nieporównywalne, bo byłyby wyrażone w różnych skalach. Natomiast normalizacja jakby sprowadza je troszeczkę do wspólnej skali, ale proszę pamiętać o tym, że to nie jest taka normalizacja jak ta, którą rozważaliśmy w przypadku analizy eksploracji danych. A jeszcze jedna operacja, która często jest wykonywana na indeksach centralności, to wyznaczenie współczynnika centralizacji. Współczynnik centralizacji został zaproponowany przez Lintona Freemana i to jest pewna alternatywa, bo jeżeli mamy jakikolwiek indeks centralności, to możecie sobie pomyśleć o tym jako o pewnym rozkładzie. Tak? Dla każdego wierzchołka mamy pewną wartość, więc możemy sobie powiedzieć, ok, każdy wierzchołek jest, to jest próbkowanie, tak? I mamy całą dużą próbkę i w tej próbce mamy wartości zmierzone dla każdego wierzchołka, czyli jaki jest stopień wierzchołka A, wierzchołka B, wierzchołka C i tak dalej. Więc jeżeli spojrzymy sobie na to jako na pewien rozkład, no możemy teraz ten rozkład opisać. Możemy go opisać za pomocą średniej, za pomocą mediany, za pomocą odchylenia standardowego, za pomocą skrośności, kurtozy. Cała masa różnego rodzaju miar może zostać tutaj zaaplikowana. I współczynnik centralizacji jest właśnie tego typu miarą. To jest jedna liczba, która określa charakter rozkładu.
Współczynnik centralizacji możemy zaaplikować do praktycznie każdego rozkładu, każdego indeksu centralności. On jest liczony w sposób bardzo prosty. Mianowicie bierzemy liczbę wszystkich możliwych krawędzi, jakie istnieją w sieci. Ta liczba możliwych krawędzi to n-1 razy n-2. Natomiast w liczniku dla każdego wierzchołka, jak robimy sobie sumę po wszystkich wierzchołkach, znajdujemy największą miarę, największą wartość danego indeksu centralności, tak, maksymalną, którą znaleźliśmy w sieci, i liczymy sobie sumę różnic. Dlaczego to ma sens? Co z tego wychodzi? Zobaczcie, że jeżeli maksymalna wartość nie jest jakaś ekstremalna, jeżeli mamy wiele wartości, na przykład takich stosunkowo dużych, tak, niewiele różniących się od wartości maksymalnej, no to wówczas ta różnica, suma tutaj różnic jest stosunkowo nieduża i ostatecznie współczynnik centralizacji będzie miał niską wartość. Jeżeli natomiast mamy jedną bardzo dużą wartość i wszystkie pozostałe są mniejsze, no to wtedy ta suma tutaj w liczniku jest stosunkowo duża i współczynnik centralizacji jest też duży. No, weźmy sobie prosty przykład, rozmiary miast. Tak? I porównajmy ze sobą na przykład Polskę i Austrię. Największym miastem w Polsce jest Warszawa. Przyjmijmy, że w Warszawie mieszkają 2 miliony ludzi. No i teraz biegniemy sobie przez na przykład miasta wojewódzkie, tak, i robimy sobie różnicę, liczymy, zrobimy sobie sumę różnic wielkości pomiędzy Warszawą i kolejnymi miastami. No więc bierzemy sobie Kraków, bierzemy sobie Łódź, bierzemy Gdańsk, Wrocław, Poznań. Ponieważ Warszawa nie jest jakoś znacząco większa, no jest oczywiście największym miastem, ale nie jest jakoś znacząco większa niż pozostałe miasta, więc dla Polski ta suma będzie nieduża. Jeżeli spojrzycie na Austrię, to połowa mieszkańców Austrii mieszka w Wiedniu. Kraj ma 8 milionów ludzi, 4 miliony mieszkają w Wiedniu. Więc wszystkie pozostałe miasta są maciupeńkie w porównaniu z Wiedniem, więc jak sobie zrobimy tutaj różnicę i będziemy mieli Wiedeń minus Innsbruck, Wiedeń minus Graz i Wiedeń minus Salzburg i tak dalej, no to tutaj ta suma różnic będzie duża i współczynnik centralizacji będzie duży. Współczynnik centralizacji jest bardzo wygodną miarą, bo zobaczcie, jak znowu ładnie opisuje różne struktury sieci. Tutaj macie dwie sieci reprezentujące ekonomię w dwóch krajów. Wierzchołki reprezentują firmy, a związki reprezentują usługi albo współpracę pomiędzy firmami. Tak? Firma A kupuje produkty firmy B. Po lewej stronie widzicie sieć, która ma bardzo wysoki współczynnik centralizacji, dlatego że mamy tutaj jeden dominujący wierzchołek, jakąś wielką firmę, jakiś ogromny koncern, od którego cała reszta gospodarki jest zależna. Więc jakikolwiek problem z tym koncernem, tak? jakieś kłopoty finansowe, kłopoty prawne i tak dalej, załamanie rynku i tak dalej, powodują oczywiście, że rewerberacje w całej ekonomii są bardzo istotne. Możemy sobie wyobrazić, że to jest tradycyjnie, tak było opisywane na przykład gospodarka Korei Południowej, gdzie było kilka tych gigantycznych przedsiębiorstw, takich quasi państwowych, półpaństwowych, półprywatnych, te wielkie czebole, no i cała reszta gospodarki tak naprawdę żyła, trochę pasożytowała na tych wielkich czebolach. Tu z kolei mamy bardzo zdecentralizowaną gospodarkę, mamy bardzo wiele podmiotów i żaden z tych podmiotów nie jest istotnie większy. Można powiedzieć, że tego typu struktura jest bardziej odporna na kryzysy ekonomiczne, no bo nawet awaria jakiegoś jednego wierzchołka, czyli na przykład problemy finansowe jednej firmy, no reszta sieci jest w stanie przejąć na siebie, gdyby, ciężar obsługi ekonomicznej. Więc tak można sobie interpretować ten współczynnik centralizacji Freemana. Jak mówię, on może, oczywiście najprościej jest go wyrazić, wytłumaczyć, jeżeli chodzi o stopień wierzchołków, ale można go zaaplikować do dowolnej miary. Kolejne miary centralności będą oparte na pojęciu najkrótszych ścieżek. I tylko tak dla zdefiniowania, ścieżka oczywiście to jest sekwencja krawędzi pomiędzy wierzchołkami. Na ścieżce wierzchołek może się pojawić wielokrotnie, natomiast żadna krawędź nie może pojawić się dwa razy. Zatem pomiędzy wierzchołkami 1 i 4 istnieje kilka ścieżek, na przykład jest ścieżka 1, 3, 4, ale jest też ścieżka 1, 3, 5, 2, 4. Tak? Albo 1, 3, 2, 5, 3, 4. Możemy wielokrotnie przechodzić przez ten sam wierzchołek. Ważne jest, że nie przechodzimy dwa razy tą samą krawędzią. Liczba krawędzi na ścieżce to długość
ścieżki. Najkrótsza ścieżka to oczywiście taka ścieżka, która ma najmniej krawędzi i pomiędzy dowolną parą wierzchołków może być więcej niż jedna najkrótsza ścieżka. Tak jak tutaj widzicie, między wierzchołkami 1 i 4 są dwie najkrótsze ścieżki, 1, 3, 4 i 1, 2, 5, a poza tym kilka dłuższych ścieżek. Długość najkrótszej ścieżki nazywamy również odległością pomiędzy wierzchołkami. Istnienie najkrótszych ścieżek w sieci jest bardzo pożądaną cechą, często, szczególnie tam, gdzie interesuje nas zwiększenie przepływu, zwiększenie prędkości transmisji, zwiększenie dyseminacji informacji i tak dalej. Ale oczywiście istnieją również scenariusze, w których interesuje nas wydłużanie tych ścieżek, no choćby to, co obserwujemy przy ostatniej pandemii, gdzie staramy się maksymalnie wydłużać ścieżki pomiędzy wierzchołkami poprzez eliminację właśnie takich mostów, czyli tych punktów, które stanowią skróty w sieci, poprzez ich wyłączanie po to, żeby jak najbardziej spowolnić rozprzestrzenianie się jakiegoś patogenu. Więc nie zawsze te najkrótsze ścieżki będą takimi oczywistymi zaletami w sieci. I teraz w jaki sposób wykorzystujemy najkrótsze ścieżki do oceny poszczególnych wierzchołków? Pierwszą miarą jest pośrednictwo. Angielski termin betweenness tłumaczymy na polski jako pośrednictwo. Co to jest pośrednictwo wierzchołka? Pośrednictwem wierzchołka nazywamy liczbę najkrótszych ścieżek prowadzących przez ten wierzchołek do, czy stosunek, procent wszystkich najkrótszych ścieżek, które przechodzą przez dany wierzchołek, czyli mając zadany wierzchołek VI, jeżeli sigma JK oznacza najkrótszą ścieżkę pomiędzy wierzchołkami J i K i ten zapis oznacza najkrótsza ścieżka pomiędzy dwoma wierzchołkami JK przechodząca przez wierzchołek VI, a to jest liczba wszystkich najkrótszych ścieżek pomiędzy wierzchołkami JK. Oczywiście jeżeli przez najkrótsza ścieżka pomiędzy dwoma wierzchołkami w ogóle nie prowadzi przez wierzchołek VI, no to wtedy ten licznik tutaj jest równy 0. Zauważcie, że sumujemy po wszystkich możliwych parach wierzchołków. Wyliczenie pośrednictwa jest dosyć kosztowną operacją. Taki naiwny algorytm ma złożoność n do trzeciej. Istnieje też szybka implementacja, która ma złożoność n kwadrat log z n, no ale nadal dla dużej sieci jest to no, niebagatelny koszt obliczeniowy, więc wyliczenie dokładne pośrednictwa dla bardzo dużej sieci jest zadaniem bardzo czasochłonnym. Czasami zamiast tego stosuje się estymację pośrednictwa i można to pośrednictwo estymować na przykład ograniczając się tylko i wyłącznie do najkrótszych ścieżek o zadanej długości. Na przykład uwzględniamy tylko i wyłącznie najkrótsze ścieżki, ale maksymalnie do długości 5. Zakładając, że no nie będziemy szukać potem wszystkich najkrótszych ścieżek o długościach 6, 7 itd., itd. No i to jest pewnego rodzaju przybliżenie pośrednictwa. No, taki prosty trik pozwala po prostu na wyznaczenie tej wartości albo przybliżenie tej wartości dla bardzo dużych sieci. Teraz, jak interpretujemy pośrednictwo? Pośrednictwo jest jedną z najbardziej użytecznych miar, za pomocą których możemy ocenić wierzchołek, dlatego że, pośrednictwo wprost przenosi się na istotność wierzchołka z punktu widzenia komunikacji w sieci. Weźmy od razu konkretny przykład. Tutaj mamy piękne miasto Poznań. Wyobraźcie sobie teraz problem wyznaczenia najkrótszych ścieżek. Mamy Ubera. Taki Uber może być zawołany w dowolne miejsce w mieście i może mieć kurs w inne dowolne miejsce w mieście. Teraz przez chwilę przyjmijmy uproszczone założenie, że nie rozważamy gęstości zaludnienia Poznania, tak? Nie patrzymy na przykład na to, że częściej ludzie jadą do centrum albo potem, że wieczorem chcą pojechać gdzieś do jakiejś sypialni, do jakiejś osiedli dookoła Poznania. Przyjmijmy przez chwilę, że prawdopodobieństwo zawołania Ubera jest takie samo dla każdego punktu w mieście i tak samo prawdopodobnym jest przejechanie w dowolne inne miejsce. Więc teraz wierzchołkami są skrzyżowania, krawędziami są drogi prowadzące pomiędzy tymi wierzchołkami. Zapominamy o tym, że drogi się różnią przepustowością, jak zakładamy, że tyle samo samochodów może przejechać każdą ulicą, więc mamy pierwsze wezwanie tutaj, trzeba jechać tutaj, następne wezwanie tutaj, trzeba jechać tutaj, potem stąd, trzeba pojechać tutaj, stąd, trzeba pojechać tu i tak dalej. Czy patrząc na mapę Poznania, bylibyście w stanie od razu wskazać te krawędzie, czyli te ulice, które miałyby największe pośrednictwo? Zastanówcie się przez 30 sekund. Oczywiście zakładamy, że ten Uber zawsze jeździ najkrótszą możliwą drogą.
Można by przez chwilę myśleć, że to może któraś z tych głównych ulic, tak? Zapominamy na chwilę o tym, że one są bardziej przepustowe, zapominamy również, że jest pojęcie centrum, dlatego że dla nas prawdopodobieństwo jest jednorodnie rozłożone po całym mieście. A mimo to możemy jednoznacznie wskazać na ulice, które będą miały bardzo duże pośrednictwo. Z czego to wynika? No, z topografii miasta. Zauważcie, że nie wiemy oczywiście, jak wygląda pośrednictwo dróg w lewobrzeżnym Poznaniu i w prawobrzeżnym Poznaniu, ale każdy kurs, który zaczyna się w prawobrzeżnym Poznaniu i prowadzi do lewobrzeżnego, albo zaczyna się w lewobrzeżnym Poznaniu i prowadzi do prawobrzeżnego Poznania, musi przejechać przez jeden z czterech mostów, które w Poznaniu mamy. Nie ma innej drogi. Więc każda ścieżka prowadząca z tej strony w tą stronę musi przejechać przez jeden z czterech mostów. Te mosty to są krawędzie o absolutnie największym pośrednictwie. Wszystkie najkrótsze ścieżki prowadzą przez te mosty. I to daje Wam od razu intuicję, jak należy interpretować pośrednictwo. W każdej sieci wierzchołki bądź krawędzie, no bo oczywiście to pośrednictwo odnosi się tak samo do wierzchołków, jak i do krawędzi, więc każdy wierzchołek o wysokim pośrednictwie to jest wierzchołek kluczowy dla komunikacji w tej sieci, ponieważ przez ten wierzchołek prowadzą najkrótsze ścieżki. Co oznacza usunięcie wierzchołka o wysokim pośrednictwie? No, siłą rzeczy, niejako z definicji, natychmiast wydłużają się najkrótsze ścieżki w tej sieci, a zatem zaburzona zostaje komunikacja w tej sieci. Mieliście tego przykład parę lat temu, kiedy spłonął jeden z ważnych mostów w Warszawie i zamknięcie tego mostu spowodowało totalny paraliż całego miasta i warszawiakom zajęło sporo czasu, żeby na nowo jak gdyby poukładać sobie komunikację samochodową w mieście, ponieważ trzeba było na nowo wymyślić najkrótsze ścieżki pomiędzy wszystkimi punktami, pomiędzy którymi wcześniej podróżowano właśnie poprzez ten spalony most. I ta interpretacja jest taka sama dla każdego rodzaju sieci. Czy to będzie sieć technologiczna mówiąca o tym, jak wygląda przesył energii, czy to będzie sieć społeczna mówiąca o tym, kto z kim publikuje prace naukowe, czy to będzie sieć pokazująca, jak wyglądają powiązania pomiędzy pakietami w Pythonie, jak możemy powiedzieć na przykład, że jakaś zmiana łamiąca interfejs wstecz w pakiecie, który ma wysokie pośrednictwo, jest bardzo, bardzo groźna, no, bo może wpłynąć bezpośrednio na wiele innych pakietów. Tak? Zatem to jest pośrednictwo. Inną miarą korzystającą z pojęcia ścieżek jest bliskość. Bliskość wierzchołka to średnia odległość od tego wierzchołka do wszystkich innych pozostałych wierzchołków w sieci. Więc jeżeli mamy wierzchołek i ty, to liczymy tą bliskość w ten sposób, że w mianowniku sumujemy po wszystkich wierzchołkach należących do sieci, sumujemy odległość od wierzchołka i tego do wierzchołka i tego, no i dzielimy to przez liczbę wszystkich wierzchołków, tak, do których należy się dołączeń, więc stąd też mamy tą średnią. Ta bliskość to jest najczęściej miara właśnie zasięgu dla danego wierzchołka. Wierzchołki, które znajdują się bardziej w centrum sieci, mają niewielką wartość, wysoką wartość bliskości, a wierzchołki, które są w peryferiach, mają niską wartość. To wynika z tego właśnie, że mamy tutaj to odwrócenie. Tak? Zauważcie, że nas interesuje, żeby ten indeks odwzorowywał naszą intuicję, to znaczy chcielibyśmy, żeby te wierzchołki, które mają niewielkie średnie odległości do innych wierzchołków miały wysoką wartość indeksu, tak? No bo przyjęliśmy, i to jest takie naturalne, że im większa wartość indeksu, tym ważniejszy wierzchołek, więc dla nas ważne są te wierzchołki, które mają niską średnią odległość, zatem im mniejsza ta suma, tym większa wartość samego indeksu, ale niestety powoduje to, że jeżeli mamy sieć czy też graf o więcej niż jednej składowej spójności, tak? Czyli istnieją takie pary wierzchołków, które są nieosiągalne nawzajem, no to będziemy mieli tutaj wartość 0, tak? I będziemy dzielili przez 0, więc ta wartość bliskości może być po prostu niedookreślona. I w związku z tym czasami zamiast bliskości stosuje się albo centralność harmoniczną i to jest po prostu odwrotność bliskości, dzięki temu jesteśmy w stanie policzyć ją również dla
dla sieci, w których mamy rozłączność, tak? Gdzie mamy nieskończoną odległość pomiędzy dwoma wierzchołkami. Tak? Więc jeżeli tutaj będziemy mieli, jeżeli przyjmiemy taką konwencję, że dla wierzchołków wierzchołka VI, VJ, jeżeli ta odległość jest nieskończona, przepraszam, jeżeli nie istnieje żadna ścieżka, to przyjmujemy, że ta odległość jest nieskończona, więc mamy 1 dzielone przez nieskończoność, czyli 0 i dodajemy po prostu 0. Nie ma wtedy żadnego problemu i możemy sobie policzyć tą centralność harmoniczną. Czasami wykorzystuje się uproszczenie zwane ekscentrycznością. Ekscentryczność wierzchołka to jest po prostu najdłuższa z najkrótszych ścieżek. Tak? Więc dla danego wierzchołka VI przeglądam wszystkie możliwe wierzchołki VJ w całej sieci i znajduję taki wierzchołek, który maksymalizuje odległość od wierzchołka VI i to jest ekscentryczność. Znów, jeżeli wierzchołek jest położony w centrum sieci, to będzie miał niewielką ekscentryczność. Jeżeli jest położony w peryferiach, no to musimy dotrzeć z tego wierzchołka na peryferia po drugiej stronie sieci, więc prawdopodobnie ta wartość będzie dosyć duża. Inną popularną rodziną indeksów centralności są centralności oparte na wektorach własnych. Tutaj pomysł jest taki trochę rekurencyjny, to znaczy oceniamy ważność wierzchołka poprzez ocenę ważności sąsiadów tego wierzchołka. Patrzymy, jak ważni są sąsiedzi i dokonujemy jakiegoś obliczenia na ważności wszystkich sąsiadów. Tak? W takim najprostszym ujęciu definiujemy sobie centralność według wektora własnego, eigenvector centrality wierzchołka VI w ten sposób, że przeglądamy całe sąsiedztwo wierzchołka VI, czyli wszystkie wierzchołki należące do sąsiedztwa, neighborhood, czyli bezpośredni sąsiedzi wierzchołka VI. Dla każdego z tych wierzchołków bierzemy jego centralność według wektora własnego, no i jeszcze jakoś sobie tam to skalujemy za pomocą jakiejś lambdy. Oczywiście to rodzi pytanie o to, co było pierwsze, jajko czy kura, no bo żeby określić ważność wierzchołka i tego muszę znać ważność wierzchołka i tego, a żeby określić ważność wierzchołka i tego muszę z kolei znać wszystkich sąsiadów, między innymi właśnie wierzchołka i tego, więc mogłoby się wydawać, że tu jest sprzeczność, że czegoś takiego nie da się wyliczyć, ale być może jeżeli przypomnicie sobie statystykę, to dojdziecie do wniosku, że da się to policzyć jak najbardziej. Przykładem dobrym jest tutaj PageRank, w którym wyznaczamy tak naprawdę rozkład stacjonarny takiego procesu markowskiego, który jest zdefiniowany właśnie na podstawie połączeń w sieci. A to jest zapis po prostu macierzowy. Sąsiadem wierzchołek VJ jest sąsiadem wierzchołka VI, jeżeli w macierzy sąsiedztwa IJ jest ustawiony na 1. Jeżeli tutaj mamy 0, no to znaczy, że nie ma krawędzi pomiędzy wierzchołkami i tym IJ, więc będziemy mieli 0. Interpretacją tej centralności według wektora własnego jest właśnie takie, powiedziałbym, rekurencyjne, jestem ważny, jeżeli jestem zaprzyjaźniony z ważnymi ludźmi. Więc kto jest ważny? Ważny to jest ten, którego inni ważni uważają za ważnego. Taka trochę definicja. I oczywiście ten główny pomysł centralności według wektorów własnych może być uruchomiony, czy interpretowany, czy zaimplementowany na wiele różnych sposobów. Jednym z przykładów jest centralność Bonacicha. Bonacich to jest nazwisko po prostu socjologa amerykańskiego, który zaproponował wyznaczenie ważności poprzez zmierzenie pewnej własności sąsiedztwa w ten sposób, że zaproponował wprowadzenie dwóch parametrów, alfa i beta. Ważność wierzchołka i tego jest liczona jako taka suma takich wyrażeń dla wszystkich wierzchołków, które znajdują się w sąsiedztwie, ale co ciekawe, zarówno alfa, jak i beta mogą przyjmować dowolne wartości, zarówno dodatnie, jak i ujemne, dzięki czemu wartość tej centralności Bonacicha można bardzo elastycznie kształtować w zależności od tego, co chcemy zamodelować. Na przykład moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli wszyscy dookoła mnie są bardzo ważni, to ja nie jestem specjalnie ważny, no bo jestem jednym z wielu ważnych. Natomiast jeżeli dookoła mnie są sami nieważni i ja łączę wielu nieważnych, to ja staję się z kolei ważny. A więc przyjmując, tu operując różnymi wartościami tego alfa i beta, można wygenerować bardzo różne indeksy centralności. Pewnym przykładem, chociaż już niekoniecznie centralności według wektora własnego, ale raczej uogólnieniem centralności według stopni, jest tak zwana centralność Katza. I centralność Katza jest liczona w ten sposób, że bierzemy pod uwagę nie tylko stopień wierzchołka, czyli liczbę najbliższych sąsiadów, czyli rozmiar sąsiedztwa, ale również liczbę sąsiadów w odległości 2, w odległości 3, w odległości 4 i tak dalej. Więc tutaj mamy to K zmieniające się od 1 do nieskończoności.
po wszystkich sąsiadach. Oczywiście AJI jest ustawiony na 1 wtedy, kiedy wierzchołek J, tak, wskazuje na wierzchołek IT, jeżeli jest jego sąsiadem. Znów, no, to możemy operować albo AJ, albo AJI, w zależności od tego, czy chcemy mieć stopień wejściowy czy wyjściowy. Ale ważne jest, że sama wartość tutaj będzie pokazywała najbliższych sąsiadów, ale jak sobie mówiliśmy, wymnożenie tej macierzy przez siebie samą pokaże wszystkie ścieżki w odległości 2. Wymnożenie jej trzykrotnie pokaże wszystkich sąsiadów w odległości 3 i tak dalej, i tak dalej. Teraz jeżeli to alfa będzie ułamkiem, no to podnoszenie tego ułamka do kolejnych potęg, pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i tak dalej, będzie coraz bardziej zmniejszało wpływ sąsiadów leżących w odległości 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Więc możemy sobie, gdybyśmy po prostu zrobili tutaj to K od 1 do 1, no to dostajemy po prostu stopień wierzchołka, natomiast zwiększając to K i ustawiając odpowiedni parametr alfa, możemy również uwzględnić sąsiadów znajdujących się w sąsiedztwach w odległości właśnie 2, 3, 4 i tak dalej, z jakąś wagą większą czy mniejszą, w zależności od tego, co sobie tutaj ustawimy. No i jeszcze ten PageRank, no bo to jest tak bardzo popularna miara i tak często wykorzystywana, więc gwoli przypomnienia, ten wzorek w pierwszej chwili wygląda trochę skomplikowanie, ale tak naprawdę jest bardzo prosty. Na razie zapomnijmy o tym, co jest tutaj, i o tym alfa, weźmy tylko i wyłącznie ten fragment. Ważność wierzchołka i tego jest zdefiniowana jako suma po wszystkich sąsiadach. To decyduje tak, że to sąsiedzi, wszystkie wierzchołki J, które wskazują na wierzchołek IT, czyli dla danego wierzchołka patrzę na wszystkie wierzchołki wskazujące na mój wierzchołek, to są wszystkie wierzchołki J, i teraz dla każdego takiego wierzchołka biorę sobie jego page rank i dzielę przez liczbę wszystkich wierzchołków, do których można dotrzeć z wierzchołka J. Innymi słowy, jeżeli dany wierzchołek VJ ma jakiś określony page rank, na przykład 10, i ma 4 wierzchołki, na które wskazuje, to ten wierzchołek każdemu ze swoich wierzchołków, na które wskazuje, oddaje 1/4 swojej ważności. Zatem 2,5 pójdzie do wierzchołka pierwszego sąsiada, 2,5 do drugiego sąsiada i tak dalej. Tak? Każdy wierzchołek równo rozdziela swój bieżący page rank wśród wszystkich wierzchołków, na które wskazuje. Zatem dla zadanego wierzchołka VI patrzymy na wszystkich sąsiadów i proporcjonalnie zabieramy page rank każdego sąsiada i go sumujemy. Raz, gdybyśmy to tylko w ten sposób zostawili, to oczywiście ta miara byłaby bardzo łatwo do ogrania, dlatego że wystarczyłoby stworzyć taką pajęczą pułapkę, to znaczy wystarczyłoby, że jakiś wierzchołek utworzyłby pętlę zamkniętą prowadzącą od siebie do na przykład 3, 4, 5 innych wierzchołków, gdzie cała ta ważność byłaby wsysana i wierzchołek nigdy nie oddawałby z powrotem do sieci swojego PageRanku, tylko by wysysał PageRank z sieci i przekazywał do związanych ze sobą, do tych wierzchołków, które tworzą pułapkę. I w związku z tym w każdej implementacji PageRank stosuje się taki bardzo prosty trik, bardzo proste zabezpieczenie przed taką pajęczą pułapką, mianowicie wykorzystuje się ten podstawowy wzorek, ale tylko w alfa procent przypadków. To alfa najczęściej jest ustalane między 0,8 a 0,9, a z niewielkim prawdopodobieństwem przeskakuje się do zupełnie losowego wierzchołka. To 1 minus alfa to jest to pozostałe prawdopodobieństwo. Tak? N to jest liczba wierzchołków, czyli oznacza to, że w każdej iteracji ten przepływ PageRanka po krawędziach w sieci dotyczy 80 czy tam 90% całej ważności, natomiast pozostałe 20 albo 10% ważności jest równo rozdystrybuowane po wszystkich innych wierzchołkach. I ten bardzo prosty trik powoduje, że nie ma możliwości teraz wessania, ukradzenia tego PageRanka, on będzie regularnie rozdawany, oddawany z powrotem do sieci i to już tak naprawdę zabezpiecza przed powstawaniem takich pajęczych pułapek. W jaki sposób interpretujemy miary centralności? No, stopień to po prostu rozmiar najbliższego sąsiedztwa, więc jest to miara bardzo wygodna, żeby określić siłę bezpośredniego oddziaływania danego wierzchołka. Pośrednictwo to oczywiście ważność danego wierzchołka z punktu widzenia komunikacji w danej sieci. Bliskość to miara, która ocenia, jak bardzo centralny jest dany wierzchołek z punktu widzenia topologii sieciowej i jak szybko informacja z danego wierzchołka może się dyseminować po całej sieci. I wreszcie
wreszcie wektor własny mówi o tym, jak bardzo dobrze połączony jest wierzchołek, to znaczy, czy wierzchołek jest połączony z innymi ważnymi wierzchołkami, czy raczej z mało istotnymi wierzchołkami. Możemy sobie wyobrazić jakieś konkretne przykłady interpretacji takich miar, czy przykłady, gdzie moglibyśmy zaaplikować jakąś miarę. Jeżeli weźmiemy sobie scenę muzyczną, scenę jazzową, mamy artystki i artystów, którzy grają na różnych instrumentach, są muzykami sesyjnymi, no i teraz składamy grupę, żeby nagrać nową płytę, no i potrzebujemy zbioru osób, które będą grały, tak? Potrzebujemy kogoś od skrzypiec, potrzebujemy kogoś od pianina, potrzebujemy kogoś od gitary, od perkusji i tak dalej. No więc w takiej sieci stopień byłby całkiem niezły, niezłą miarą ważności, no bo jeżeli jakiś muzyk czy muzyczka są często wynajmowani do nagrywania utworów sesyjnych, no to znaczy, że dana osoba jest po prostu dobra, jest powszechnie akceptowana jako dobra i stąd ten stopień może być bardzo sensowny. Pośrednictwo, powiedzmy, że mamy policję, która próbuje właśnie przeanalizować logi czy billingi telefonii komórkowej, no i możemy wykorzystać sobie pośrednictwo, żeby ocenić, jak ważny jest każdy wierzchołek z punktu widzenia schematów komunikacji wewnątrz takiej zorganizowanej grupy przestępczej. Bliskość, no i aż się prosi o przykład z epidemiologią, może z własnego doświadczenia, dziecko idzie do przedszkola i przynosi do domu wszawicę. Tak? Więc teraz chcielibyśmy zidentyfikować, które dzieci są najbardziej centralne w danej grupie i od których ta wszawica najszybciej rozprzestrzeni się po całym przedszkolu. No i wektor własny, tutaj na przykład bardzo dobrym przykładem są cytowania prac naukowych, zaaplikowanie takiego algorytmu typu PageRank albo centralności Bonacicha może właśnie pokazać, które artykuły są uznawane za ważne, dlatego że mamy tam rzeczywiście to jawne zjawisko głosowania. To fakt umieszczenia odnośnika do wcześniejszej pracy jest potwierdzeniem wartości tej pracy, tego, że dany naukowiec uważa, że ta praca jest warta do przeczytania, warta do zacytowania, a za każdym razem, kiedy mamy takie jawne głosowanie, to możemy wykorzystać właśnie centralność według wektora własnego do oceny globalnej ważności każdego wierzchołka. Istnieje również pojęcie centralności grupowych. To są centralności, które są wyznaczane nie dla pojedynczego wierzchołka, ale dla pewnego zbioru wierzchołków. Większość z nich to są miary, które są bardzo kosztowne do obliczenia, czasami to są wręcz obliczenia NP trudne, co nie znaczy, że w niektórych scenariuszach nie warto jest ich rozważać. Nie będziemy więcej o nich tutaj mówić, więc tylko wspominam o tym, że takie prace również się prowadzi. Dla przykładu, jeżeli spojrzymy na topologię tej zabawkowej sieci, no to wierzchołek numer 10 jest najważniejszy z punktu widzenia praktycznie każdej centralności. Ma największy stopień, ma też pewnie duże pośrednictwo, pewnie nie, ale ma dosyć duży stopień, jest gęsto połączony z innymi wierzchołkami. Natomiast gdyby rozważać wierzchołki 3 i 5 łącznie, nie jako dwa rozłączne wierzchołki, ale potraktować je łącznie, to nie tylko będą miały większy stopień niż wierzchołek 10, ale też będą znacznie ważniejsze z punktu widzenia na przykład pośrednictwa, a być może nawet i bliskości. Więc z wielu różnych perspektyw można by powiedzieć, że wierzchołki 3 i 5 są ważniejsze niż wierzchołek 10, no ale bylibyśmy w stanie to stwierdzić dopiero wtedy, gdybyśmy dysponowali jakimś mechanizmem wyznaczania centralności grupowych. I na koniec miarę oceny spójności całej sieci, czyli w jaki sposób zmierzyć w ogóle wartość całej sieci, jak to opisać. Pierwsza miara w informatyce stosunkowo rzadko wykorzystywana, ale bardzo popularna w socjologii, czyli wzajemność. Wzajemność to jest stosunek liczby krawędzi odwzajemnionych do liczby wszystkich krawędzi, które istnieją w sieci. I jak się okazuje, ta wzajemność, ona może być wykorzystywana do oceny stopnia właśnie tego, na ile na przykład wymiana informacji jest wzajemna, na ile równe i zbalansowane są stosunki społeczne. Oczywiście wzajemność jest zdefiniowana tylko dla grafów skierowanych, no bo musimy być w stanie powiedzieć, czy dany związek jest odwzajemniony, czy też nie. I to jest miara, która jest dosyć powszechnie stosowana w socjologii, bo jak się okazuje, w socjologii ta kwestia odwzajemniania niektórych relacji naprawdę jest istotna. No to jednak buduje pewien szkielet naszych relacji społecznych, to na ile odwzajemniamy na przykład wzajemne usługi, pomoc, przepływy finansowe i tak dalej. Dla sieci technologicznych to niekoniecznie musi być aż tak istotne i w informatyce z tej wzajemności aż tak często nie korzystamy. Natomiast super ważną miarą jest gęstość.
Gęstość jest trywialna, to jest liczba istniejących krawędzi podzielona przez liczbę krawędzi, które mogłyby istnieć w sieci, gdyby ta sieć była kliką. Oczywiście dla grafów skierowanych liczba możliwych krawędzi istniejących jest dwukrotnie większa niż liczba krawędzi, które mogą istnieć w takim samym grafie, w grafie o takiej samej liczbie wierzchołków, ale w grafie nieskierowanym, w związku z czym ta gęstość zawsze będzie dwukrotnie mniejsza dla grafów skierowanych. Gęstość jest bardzo ważna, nawet nie tyle dla pojedynczej, jako miara oceny całej sieci, chociaż też często jest raportowana, natomiast gęstość jest bardzo użyteczna, jeżeli dokonujemy analizy sieci i próbujemy na przykład określić, w którym miejscu w sieci zaczyna się jakaś mikrospołeczność, dlatego że poszczególne fragmenty sieci istotnie różnią się gęstością, taką lokalną gęstością, więc możemy sobie iść od wierzchołka do wierzchołka, mierzyć sobie na przykład gęstość sieci egocentrycznej danego wierzchołka i w momencie, kiedy dochodzimy do miejsca, gdzie ta gęstość zaczyna gwałtownie spadać, to oznacza to, że jesteśmy właśnie na granicy jakiejś mikrospołeczności. Ta mikrospołeczność wewnątrz jest bardzo mocno połączona, czyli tam mamy właśnie silne związki, które tworzą klikę i dochodzimy do końca i jedyne, co nam zostaje, to słabe związki prowadzące jako mosty do innych grup, ale tam ta gęstość bardzo gwałtownie spada, więc gęstość jest bardzo często wykorzystywana jako dodatkowa miara przy na przykład znajdowaniu mikrospołeczności, ale nie tylko. No, sama definicja oczywiście bardzo prosta. Lokalny współczynnik grupowania, ten clustering coefficient. My do niego wrócimy, jak będziemy mówili sobie o modelach generatywnych i wyjaśnimy sobie, co kryje się pod pojęciem sieci małych światów. Na razie przyjmijmy po prostu, że lokalny współczynnik grupowania to jest gęstość sieci egocentrycznej. Bierzemy sobie dany wierzchołek, bierzemy sobie jego sieć egocentryczną i liczymy gęstość tej sieci egocentrycznej. Oczywiście maksymalna liczba krawędzi, no to jest klika i patrzymy, ile jest krawędzi w stosunku do kliki. Ten lokalny współczynnik grupowania oczywiście będzie nam mówił o tym, że jeżeli mamy dużą wartość tego lokalnego współczynnika grupowania, no to mamy wtedy klikę, czyli bardzo gęsto połączone wierzchołki. Jeżeli mamy niewielki, jeżeli to będzie rzędu 1 przez n, gdzie n to jest rozmiar tej sieci egocentrycznej, czyli mamy taką topologię, totalną topologię gwiazdy, tylko wierzchołek centralny, a jego sąsiedzi nie są ze sobą połączeni, no to wtedy ten lokalny współczynnik grupowania będzie miał najmniejszą możliwą wartość. Same lokalne współczynniki grupowania, znowu, one mogą być wykorzystane do jakichś takich algorytmów iteracyjnych po sieci, natomiast globalny współczynnik grupowania to jest uśrednienie lokalnych współczynników grupowania. Może nawet częściej niż taka pojedyncza liczba wykorzystywana jest analiza rozkładu lokalnych współczynników grupowania. Jak zobaczymy, w sieciach społecznościowych, tam gdzie tym procesem generatywnym jest naprawdę proces społecznościowy, to rozkład lokalnych współczynników grupowania jest bardzo, bardzo inny niż w przypadku sieci losowych. Jest to jeden z najsilniejszych wyznaczników tego, że pod spodem leży faktyczny jakiś proces społeczny, więc analiza rozkładu lokalnych współczynników grupowania będzie dla nas bardzo istotna, żeby ocenić i opisać jakościowo i ilościowo sam proces, który prowadzi do powstawania sieci. I wreszcie ostatnia miara to średnica sieci. Średnica sieci znowu jest jedną liczbą, która potrafi opisać całą sieć, to jest po prostu najdłuższa z najkrótszych ścieżek. Czyli bierzemy sobie wszystkie pary wierzchołków, dla każdej pary wierzchołków liczymy długość najkrótszej ścieżki i wybieramy najdłuższą z tych najkrótszych ścieżek. No, tak jak zazwyczaj z operacją max, czasami może się tam pojawić pewien problem, bo trafimy na przykład w jakąś zupełnie przypadkowo, w jakąś taką długą odnogę, która wydłuży nam tą najkrótszą, najdłuższą z najkrótszych ścieżek, więc wielu autorów sugeruje, żeby zamiast korzystać z średnicy, korzystać raczej z average shortest path length, czyli po prostu uśrednić najkrótsze ścieżki w sieci, co też jest w sumie i tak potrzebujemy wyliczyć wszystkie najkrótsze ścieżki, żeby znaleźć średnicę, więc skoro już mamy tą średnicę, no to mamy też tą średnią, więc możemy sobie je ze sobą porównywać. Faktycznie to jest taka jedna liczba, która bardzo ładnie odróżnia nam sieci, które są rzadkie, które mają małą gęstość, zazwyczaj jest to związane właśnie ze stosunkowo dużą średnicą od sieci społecznościowych, sieci bezskalowych, które zazwyczaj będą miały dużo mostów, a te mosty będą bardzo wybitnie skracały najkrótsze ścieżki i będziemy mieli wtedy niewielką, zarówno niewielką średnicę, jak i niewielką średnią z najkrótszych ścieżek występujących w sieci. Ale podobnie jak pośrednictwo, jest to miara, która
jest dosyć kosztowna. Ona jest mniej kosztowna, no bo to jest jednak rzędu n kwadrat, no ale mimo wszystko dla dużej sieci wyznaczenie średnicy czy średniej z najkrótszych ścieżek jest operacją dosyć czasochłonną. I to kończy naszą dyskusję na temat sposobów mierzenia sieci.